składzie reprezentacji Polski na ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Portugalii znajdowało się 9 piłkarzy urodzonych w latach 80. 10 pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, a 4 kolejnych po prostu znajdowało się w kadrze najstarszego zespołu. Po upływie 2 lat na Mistrzostwach Świata w Rosji takich zawodników było już trochę mniej. Było ich dokładnie 12, czyli cały czas stanowili oni większość naszego zespołu narodowego powołanego na duży turniej. Z kolei dziś, po upływie kolejnych 5 czy 3 lat od wspomnianych imprez, reprezentantów lat 80. w drużynie narodowym mamy już tylko 3 i naprawdę niewiele wskazuje na to, że ktoś miałby jeszcze do nich dobić w nieco innym celu niż rozegranie meczu pożegnalnego. Innymi słowy, stara gwardia, którą dziś umownie reprezentują Robert Lewandowski, Kamil Glik i Maciej Rybus, prawie już się wykruszyła. Czasami za sprawą deklaracji samych zawodników, jak miało to miejsce w przypadku chociażby Łukasza Piszczka czy ostatnio Łukasza Fabiańskiego, czasami za sprawą głośnych lub mniej komentowanych decyzji selekcjonerów, tak jak to było w przypadku chociażby Kamila Glika czy Artura Jędrzejczyka, ale tak czy siak najwyższa pora stwierdzić, że w reprezentacji Polski doszło do przemiany pokoleniowej. A to z jednej strony powód, by snuć mniej lub bardziej optymistyczne wizje przyszłości, a z drugiej jest to pretekst do tego, żeby trochę powspominać, no i uporządkować przeszłość. I właśnie tym zajmę się w dzisiejszym odcinku mojego vloga. Postanowiłem opowiedzieć o tej generacji przez stworzenie takiego rankingu zawodników, którzy w latach 80. się urodzili i którzy dali reprezentacji Polski najwięcej. Przy okazji pewnie wyjdzie nam to, jaka to była generacja zawodników. Mówię tutaj właśnie o tych piłkarzach urodzonych w latach 80. No i jest też inny powód. Ja po prostu lubię rankingi. Tytułem wstępu. Biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy, którzy urodzili się pomiędzy 1 stycznia 1980 roku a 31 grudnia 1989 roku, w reprezentacji Polski wystąpiło 126 z nich. Ponad 10 występów na koncie ma 48, więc tak automatycznie do tej grupy zawęziłem poszukiwania najlepszych. Ostatecznie ranking liczy 23 pozycje, co w teorii jest no taką liczbą z dupy, bo lepiej wyglądałoby, gdyby liczył 20 pozycji, albo przynajmniej 25, ale uznałem, że skoro tylu zawodników akurat chciałem wyróżnić, no to powiem wam, że ma to ręce i nogi, bowiem w czasach przedcovidowych właśnie tyle nazwisk liczyły kadry na duże turnieje, a umówmy się, że wy się ze mną zgodzicie, że rzeczywiście ma to ręce i nogi. Tak czy siak protestów żadnych nie słyszę, no chyba, że ty, Adam, masz coś przeciwko. Nie, Adam też nie protestuje, także możemy chyba zaczynać. Oczywiście nie będę was zanudzał i opowiadał o każdym z tych zawodników z osobna. Teraz powinniście na grafice zobaczyć miejsca od 23 do 11 wraz z podstawowymi statystykami tych zawodników. Szczerze mówiąc, w momencie, w którym mówię te słowa, tak naprawdę nie wiem, jak wygląda finalna kolejność, bowiem w przypadku kilku pozycji jeszcze dość mocno się waham, tak więc to, co widzicie, jest tak naprawdę efektem moich wewnętrznych rozterek i długiej, bardzo długiej walki i zastanawiania się nad tym, czy ktoś powinien być 11, czy 13, czy może 15. Na tym etapie najtrudniejsze było tak naprawdę pogodzenie ze sobą piłkarzy, którzy natrzaskali naprawdę słuszną liczbę występów z tymi, którzy może tak mocno się w tej kadrze nie zadomowili, no ale zaliczyli w niej takie bardzo fajne momenty, fajne wzloty. Mam nadzieję, że udało się to wszystko sensownie poukładać, ale zanim przejdziemy jeszcze dalej, o jednej sprawie muszę powiedzieć. Tak, z ciężkim sercem, ale uwzględniłem w moim rankingu farbowanych lisów, kompletnie bez uśmiechu na ustach. Zarówno moje, jak i zdanie mojej redakcji w tym temacie pewnie doskonale znacie. Za czasami, kiedy musieliśmy szukać nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kogo, tęsknię mniej więcej tak jak za wysypką na plecach, no ale z drugiej strony to też jest jakaś historia polskiej piłki, a dzisiaj właśnie taką historią się zajmujemy. Wszystkich nie udało się pominąć tych farbowanych lisów, no ale trzeba też przyznać, że większość tej hałastry do takiego rankingu się nie załapała.
No a teraz, skoro formalności mamy już za sobą, właściwy ranking, pierwsza dziesiątka, a na 10 miejscu Artur Jędrzejczyk, czyli piłkarz, który został obdarzony mniejszym talentem niż niektórzy zawodnicy, których widzieliście na niższych miejscach, też pewnie na niwie klubowej zrobił mniejszą karierę niż niektórzy z nich, ale jeśli mówimy o reprezentacji Polski, to właśnie Artur Jędrzejczyk okazał się takim człowiekiem od zadań specjalnych. Solidny czy bardzo dobry polski lewy obrońca to w zasadzie postać fikcyjna, a Artur Jędrzejczyk sprawił, że na Euro 2016, czyli na naszym najlepszym turnieju w XXI wieku, o ten sektor boiska nie musieliśmy drzeć. Tak samo wyglądało to w przypadku kilku meczów eliminacyjnych do tego turnieju. W ofensywie Artur Jędrzejczyk oczywiście nie szarżował, ale też nie z tego go rozliczaliśmy. Działo się to po blisko 6 latach od debiutu obrońcy Legii Warszawa w reprezentacji Polski, bowiem pierwszą szansę w niej otrzymał od Franciszka Smudy na dość wczesnym etapie przygotowań do Euro 2012. Kolejna przyszła już za czasów następnego selekcjonera, ale z atutów Jędrzejczyka tak naprawdę, wliczając to też Jerzego Brzęczka, potrafił skorzystać tylko Adam Nawałka. I to też nie od razu, no bo przypomnijcie sobie debiut wspomnianego przed chwilą selekcjonera. To był taki mecz ze Słowacją i w tym meczu ze Słowacją Adam Nawałka wymyślił sobie, że jego podstawowym duetem środkowych obrońców będzie para Artur Jędrzejczyk, czyli ówczesny prawy obrońca Krasnodaru, oraz Marcin Kamiński. Jak wiemy, nie sprawdziło się to zbyt dobrze i na szczęście Nawałka wycofał się z tego już po pierwszym meczu. Aha, i dodatkowego plusa postawiłem popularnemu Jędzy za to, że to właśnie za jego sprawą widziałem najfajniejszą cieszynkę, jeśli chodzi o spotkania reprezentacji Polski. Konkretnie miało to miejsce w meczu ze Szwajcarią, kiedy to Artur Jędrzejczyk strzelił bramkę, przeskoczył przez barierki i jak gdyby nigdy nic usiadł sobie wśród kibiców. To takie naprawdę fajne obrazki. Trzeba powiedzieć, że takim naprawdę fajnym duchem tej reprezentacji Adama Nawałki był wtedy Artur Jędrzejczyk. Oczywiście on kariery reprezentacyjnej jeszcze nie zakończył, ale też nie zdziwię się, jeśli ten jego licznik zatrzyma się na tej liczbie, którą teraz wskazuję, czyli na 40 występach. Bum tararara, Euro nadal trwa, kogo chcesz dziewczyno, ja wiem. Pazdana. Na początku zakładałem, że sobie to zaśpiewam, ale później uznaliśmy komisyjnie, że lepiej wam tego nie robić, a wracając do rankingu, o ile Artur Jędrzejczyk w trakcie Euro 2016 był piłkarzem bardzo pożytecznym, o tyle występ Michała Pazdana na tej imprezie był czymś, co daleko wykraczało tylko poza kwestie piłkarskie. Trochę zbiegło się to z rozwojem kultury wszechobecnych memów, bo jeśli dobrze pamiętam Mundial w 2014 roku w Brazylii, no to jeszcze wtedy internet wyglądał trochę inaczej i w związku z tym Michał Pazdan, czy też inaczej mówiąc minister obrony narodowej, wyskakiwał nam w czerwcu 2016 roku w zasadzie z każdej lodówki. Możemy powiedzieć, że to kolejny na liście synek Adama Nawałki, bo gdyby nie ten selekcjoner, pewnie nie byłoby Pazdanomanii, a być może obrońca, który latem wrócił do Jagiellonii Białystok, na zawsze pozostałby w kontekście reprezentacji też tylko ciekawostką, czyli piranią Leo Benhakera, a dokładniej rzecz ujmując, pieprzoną piranią, bo podobno właśnie takiego przymiotnika w kontekście obrońcy Górnika Zabrze, czy też pomocnika Górnika Zabrze, wtedy używał Leo Benhaker, co media trochę pomijały, no ale oczywiście Benhaker robił to w uznaniu waleczności i zaangażowania piłkarza, którego wypatrzył w zabrzańskim klubie i piłkarza, którego powołał na Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii. Tamten turniej niespełna 21-letni Michał Pazdan przesiedział na ławce rezerwowych. Później w reprezentacji Polski nie widział go ani Franciszek Smuda, ani Waldemar Fornalik i tak naprawdę trudno się temu dziwić, bowiem Pazdan zaliczył kilka przeciętnych sezonów w Ekstraklasie, jeden nawet na poziomie pierwszej ligi, do której spadł wraz z Górnikiem Zabrze. Zresztą sam Nawałka też nabrał do niego takiego pełnego przekonania dość późno, no bo na początku dawał mu szansę na pozycji numer 6, a w eliminacjach do Euro, na którym Pazdan tak brylował, obrońca wystąpił tylko w 3 spotkaniach, bowiem pierwszym wyborem obok Kamila Glika był przecież wtedy Łukasz Szukała.
Tak jak w przypadku Artura Jędrzejczyka, nie możemy definitywnie stwierdzić, że reprezentacyjna kariera Michała Paznana dobiegła już końca. Gdyby tak się stało, no to chyba towarzyszyłby temu pewien niesmak, bowiem obrońca Jagiellonii Białystok po raz ostatni w reprezentacji Polski wystąpił w przegranym meczu ze Słowenią za kadencji Jerzego Brzęczka. Potem został w sposób dość brutalny od kadry odsunięty, co wygląda jednoznacznie, a mianowicie wygląda tak, że z Michała Paznana po prostu zrobiono kozła ofiarnego. Numer 8 to piłkarz, który w reprezentacji Polski nie doczekał ery Adama Nawałki, choć w teorii powinien być wtedy jeszcze na tak zwanym chodzie. Ba, ten zawodnik nie zagrał w reprezentacji również za kadencji Waldemara Fornalika, a jeśli chodzi o Franciszka Smudę, no to załapiał się raczej na taki początkowy okres pracy Franca przed Euro 2012. Mowa o Eusebiuszu Smolarku. Jeśli czegoś nie pokićkałem przy sprawdzaniu, jest to generalnie pierwszy piłkarz urodzony w latach 80., który dostał szansę w reprezentacji Polski. Drugim był Marcin Kuś, trzecim Marcin Wasilewski, którego widzieliście gdzieś w drugiej dziesiątce tego rankingu, no ale tak się jakoś złożyło, że Ebi nie poprowadził swojej kariery na tyle dobrze, żeby wykręcić w reprezentacji Polski jakieś historyczne liczby. Choć tak z drugiej strony patrząc, 20 goli, które Eusebiusz Smolarek w reprezentacji strzelił, daje mu do spółki z Dariuszem Dziekanowskim 11 miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Przed nim są już tylko same legendy, a za nim m.in. ojciec Włodzimierz, z którego osiągnięciami musiał się zmierzyć, co często też synów świetnych piłkarzy przerasta. Jeśli chodzi o te relacje ojciec-syn, czy to porównanie ojciec-syn, no to oczywiście to, że Ebi jest wyżej w klasyfikacji strzelców w reprezentacji Polski w historii jej istnienia, wcale nie oznacza, że też wyżej młodszego ze Smolarków musimy stawiać, no bo należy pamiętać o tym, że pan Włodzimierz Smolarek potrafił wywalczyć medal na Mistrzostwach Świata, a na Mundialu rozgrywanym 4 lata później, czyli w 1986 roku, też wpisywał się na listę strzelców w takim słynnym meczu z Portugalią, a gdy popatrzymy sobie na Ebiego, no to on na wielkich turniejach rozegrał 6 spotkań i wypadał bardzo przeciętnie, no ale tak zbierając to wszystko do kupy, trzeba przyznać, że Ebi z wstydu, choć nie osiągnął tyle co ojciec, nikomu nie przynosił. Jego szczytowy moment w narodowych barwach to oczywiście mecz z Portugalią, ale chyba też nie ma sensu spłycać tej jego historii właśnie do tego jednego wydarzenia, bowiem zdarzyło mu się chociażby strzelić 2 gole Belgii w meczu, który pieczętował nasz wyjazd na Mistrzostwa Europy w 2008 roku, czy w tych samych eliminacjach swoimi golami zapewnił nam 6 punktów z Kazachstanem, co brzmi oczywiście zdecydowanie mniej efektowne, ale no nie było też takie oczywiste. W teorii może trochę szkoda, że nie trafił na lepsze czasy. Z drugiej strony na pewno on sam powinien zrobić więcej, by te jego czasy wyglądały po prostu lepiej. I wydaje mi się, że ta jego historia to jest taki klasyczny koktajl na bazie z jednej strony uznania, a z drugiej jednak niedosytu. Na miejscu numer 7 piłkarz, który reprezentacyjną karierę zakończył po ostatnich mistrzostwach Europy. I ktoś mógłby powiedzieć, że najwyższa pora, bowiem to ostatni kadrowicz, który pamiętał wyjazd na Mundial w 2006 roku, ale ja szczerze mówiąc takiego przekonania nie mam. Choć tak z drugiej strony Łukasza Fabiańskiego, bo o nim rzecz jasna mowa, również potrafię zrozumieć. Ma on 36 lat, ostatnie mistrzostwa przesiedział na ławce rezerwowych, a i na Mundialu rozegrał już tylko mecz o honor. Bardzo wątpliwe jest, że w trakcie tych eliminacji wygrałby rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, więc może rzeczywiście lepiej, żeby w tym wieku skupił się na występach w klubie i jeszcze z tej kariery klubowej wycisnął jak najwięcej. Jego walka o miejsce między słupkami z Wojciechem Szczęsnym to może nie jest materiał dla twórców kina akcji, no ale trzeba powiedzieć, że tym tematem piłkarska Polska przez kilka ładnych lat po prostu żyła. Wszystko zaczęło się w zasadzie w 2012 roku, w maju tamtego roku, kiedy to z kontuzją z kadry na Euro 2012 wypadł Łukasz Fabiański, a późniejszy obrót spraw sprawił, że wielkie chwile na tym turnieju przeżywał Przemysław Tytoń. Można powiedzieć, że los to Fabiańskiemu w jakimś stopniu oddał, kiedy to w 2016 roku w trakcie meczu z Irlandią Północną kontuzji doznał Wojciech Szczęsny i do bramki wskoczył właśnie Łukasz Fabiański i prezentował się znakomicie, no ale nie brakuje też przecież takich głosów, że on po prostu ten turniej powinien zaczynać w wyjściowym składzie i selekcjoner wcześniej po prostu popełnił błąd.
Tak samo zresztą jak i kolejny, czyli mundial na rosyjskiej ziemi, bo nie zachowałby się w meczu z Senegalem tak, jak zachował się Szczęsny. Generalnie do Fabianskiego przygnęła taka łatka tego stabilniejszego, ale zarazem stawiano go w opozycji do Szczęsnego, który zgodnie z obiegową opinią prędzej daje reprezentacji Polski coś ekstra. Rzeczywistość wydaje się, że była trochę bardziej złożona, o czym świadczy chociażby genialny występ Fabianskiego przeciwko Szwajcarii na Euro 2016. To samo tyczy się rzutów karnych. Oczywiście, gdyby lepiej wyczuwał intencje Szwajcarów i Portugalczyków, szczególnie tych drugich, byłby bohaterem narodowym, ale wychodzenie z założenia, że Boruc na pewno coś by w tej sytuacji obronił, chyba nie do końca jest słuszne, bowiem abstrahując od konkursów jedenastek, tak generalnie w karierze nieco skuteczniejszy w zatrzymywaniu egzekutorów karnych jest właśnie Fabiański. Temat Artura Boruca wywołałem również dlatego, że jest to kolejna pozycja w moim rankingu. Gdy go konsultowałem w dość wąskim gronie, spotkałem się zarówno z takimi głosami, że Boruca przeceniłem, jak i z takimi, że Boruca niedoceniłem, tak więc zdecydowanie jestem bardzo ciekaw również kolejnych opinii od Was. Generalnie trzeba uznać, że Boruc to jest bardzo niejednoznaczna postać. Z jednej strony mamy kapitalny występ na Euro 2008, którym Artur Boruc przeszedł do historii polskiej piłki. Do tego oczywiście dochodzi bardzo dobry występ przeciwko Niemcom na rozgrywanym dwa lata wcześniej mundialu, a także kilka innych jakościowych popisów. Z drugiej strony te jego fenomenalne parady w ostatecznym rozrachunku niewiele nam dały, w przeciwieństwie na przykład do wspomnianego przed chwilą meczu ze Szwajcarią i popisu Łukasza Fabiańskiego, ale tak patrząc na to z jeszcze innej perspektywy, czy to aby na pewno wina Boruca, że trafiał wtedy na mierne ekipy, no tutaj można mieć wątpliwości, można się troszeczkę spierać. Jeśli szukamy jakichś argumentów przeciwko Arturowi Borucowi, to zdecydowanie bardziej przemawia do mnie choćby to, że zawalił nam, oczywiście nie w pojedynkę, eliminację do Mistrzostw Świata w 2010 roku. No i może też to, że gdy wywalczaliśmy te wcześniejsze awanse na turnieje, na których on brylował, to nie zawsze było tak, że on tam odgrywał pierwszoplanowe role. W wielu meczach nawet nie występował. Przybić możemy mu również na przykład to, że dwa razy wyleciał z reprezentacji, oględnie mówiąc, z powodów obyczajowych. Po raz ostatni Artur Boruc w kadrze zagrał w 2017 roku, ale ostatni mecz o punkty odbył się w jego przypadku jeszcze 4 lata wcześniej, pod koniec nieudanych eliminacji do Mistrzostw Świata w 2014 roku. Tak więc podsumowując, było barwnie, było ciekawie, było bardzo dobrze, momentami było wybitnie, ale to kolejny piłkarz, w przypadku którego o jakimś niedosycie mówić możemy. Numer 5 na mojej liście to Łukasz Piszczek, w przypadku którego czasem było tak, że nie mówiło się o nim najwięcej, co nie musiało oznaczać wcale, że Łukasz Piszczek nie dawał najwięcej jakości. Weźmy chociażby Euro 2016, czyli taki moment kulminacyjny dla tej generacji piłkarzy, o której dzisiaj mówię. Szczerze mówiąc, troszeczkę zdziwiłem się, gdy odpaliłem sobie taki artykuł z notami, które 5 lat temu przyznaliśmy poszczególnym piłkarzom za cały turniej rozgrywany we Francji. Przyznaliśmy wtedy najwyższą notę, znaczy najwyższą notą, którą wtedy przyznaliśmy, była 9, dostało ją 2 piłkarzy i był to po pierwsze Łukasz Piszczek, po drugie Jakub Błaszczykowski, a tak pamięć czasami płata figla i gdyby mnie o to spytano przed czy przeczytaniem tego artykułu, to chyba w pierwszej kolejności wyróżniłbym trochę innych zawodników. No ale noty może zostawmy, bo to jednak zawsze jest na końcu kwestia opinii. Weźmy na przykład France Football, które po Euro 2016 w 11 turnieju znalazło miejsce dla Grzegorza Krychowiaka, no albo Guardiana, który docenił zarówno naszego defensywnego pomocnika, jak i Łukasza Fabiańskiego. Gdybyśmy pogrzebali trochę głębiej, no to pewnie znaleźlibyśmy jeszcze inne zestawienia, w których doceniono innych polskich zawodników. Ważniejsze w kontekście Łukasza Piszczka, o którym teraz mówimy, jest to, że on tę świetną formę później podtrzymał i był też naszym jednym z najlepszych zawodników obok Roberta Lewandowskiego, chyba nawet najlepszym w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Absolutnie był bohaterem w spotkaniu z Czarnogórą, ale także w kilku kolejnych meczach naprawdę stanowił topową postać, jeśli chodzi o naszą kadrę.
Szkoda tylko, że nie poszło mu na samych mistrzostwach, bo przecież, abstrahując od meczu ze Słowenią, było to jego pożegnanie z reprezentacją Polski, a zawiódł tak naprawdę na całej linii. Pewnym niedosytem może być dla niego również Euro 2012, no i pewnie w takim najmniejszym stopniu Euro 2008, na które przyjechał w ostatniej chwili wprost z wakacji na Rodos po to, żeby zastąpić Jakuba Błaszczykowskiego. Na tym Euro zagrał w jednym meczu, w pierwszym przeciwko Niemcom, co samo w sobie było o tyle zaskakujące, że kilka dni wcześniej też przeciwko, czy kilkanaście dni wcześniej też grał przeciwko naszym zachodnim sąsiadom, ale tylko po to, żeby się wyluzować w trakcie wakacji na greckiej wyspie i po to sobie kopał z niemieckimi turystami. To był Łukasz Piszczek, a teraz Słoweńcy, albo nie Słoweńcy, teraz miejsce numer 4, a na nim Kamil Grosicki. Oczywiście niewykluczone, że po powrocie do Pogoni Szczecin skrzydłowy tak pozamiata ekstraklasą, że Paulo Souza, czy też kolejny selekcjoner do reprezentacji Polski go powoła, ale nawet jeśli do takiego powrotu nie dojdzie, trzeba jasno sobie powiedzieć, że Kamil Grosicki w reprezentacji Polski zapisał naprawdę piękną kartę. Trochę wbrew temu, co przyjęło się myśleć na temat współpracy Roberta Lewandowskiego z Arkadiuszem Milikiem, to właśnie z Kamilem Grosickim, kapitan reprezentacji Polski, w tak sposób najbardziej widoczny znalazł wspólny język. Począwszy od meczu z Niemcami we Frankfurcie, kiedy to Kamil Grosicki zaliczył piękną asystę przy bramce Roberta Lewandowskiego, skrzydłowy, który teraz będzie grał dla Pogoni Szczecin, zaliczył jeszcze 9 ostatnich podań przy golach lewego, no i żaden inny piłkarz, który występował z nim reprezentacji Polski, nawet się do takiego wyniku za bardzo nie zbliżył. Tam drugie miejsce chyba ma 5 asyst, jeśli się nie mylę. Ta współpraca działała również w drugą stronę, czyli to Lewandowski podawał, a Grosicki strzelał, tak więc możemy założyć, że panowie kilkanaście bramek w taki sposób bezpośredni dla naszej reprezentacji wypracowali. Generalnie liczby Kamila Grosickiego bardzo mocno bronią. Ma 17 goli i 24 asysty w narodowych barwach i jest to świetny wynik w klasyfikacji kanadyjskiej. Co prawda o punkt jest lepszy Jakub Błaszczykowski, ale gdybyśmy zaczęli sobie to przeliczać na mecze czy też na minuty, no to wyszłoby nam, że po Robercie Lewandowskim, takim drugim piłkarzem, który generował najwięcej goli w reprezentacji Polski, był właśnie Grosicki. Co dość istotne, nie ominął też wielkich turniejów, bowiem asystował zarówno w trakcie Euro 2016, jak i na Mundialu w Rosji. Oczywiście był też na Mistrzostwach Europy w 2012 roku, no ale wtedy nie należał do ulubieńców Franciszka Smudy. Bardziej niż grał, no to się rozgrzewał, no bo wystąpił tylko w ostatnim meczu i generalnie można było mieć takie wrażenie, że Franc zabrał go na ten turniej bardziej ze względu na taką presję opinii publicznej niż z powodu własnych przekonań. Ja też wiem, że Kamil Grosicki to jest taka postać, która polaryzuje, ale jeśli chodzi o ten ranking, to być może ujmę to w ten sposób. O ile potrafię zrozumieć tych ludzi, którzy za nim nie przepadają, o tyle jeśli chodzi o tych ludzi, którzy jakoś deprecjonują jego wkład w dorobek narodowej reprezentacji, to zrozumieć nie potrafię ni chuja. Choć z drugiej strony Grosicki nawet nie jest najlepszym Kamilem G w historii reprezentacji Polski, bo za takiego uważam Kamila Glika. Symptomatyczne w jego przypadku jest to, że zazwyczaj bywało tak, że kolejni selekcjonerzy, nie licząc Franciszka Smudy, u którego debiutował, na początku wychodzili z założenia, że może tego Glika nie do końca potrzebują, no ale później z czasem przekonywali się zawsze do jego umiejętności. Z tego schematu wyłamał się w zasadzie tylko Jerzy Brzęczek, który stawiał na niego od samego początku. Fornalik nie powołał go na swoje pierwsze zgrupowanie, choć Kamil Glik wtedy był podstawowym obrońcą Torino, z którym robił awans z Serie B do Serie A. Adam Nawałka, o czym już wspominałem na początku swojej pracy, wymyślił sobie duet środkowych obrońców stworzony z Artura Jędrzejczyka i Marcina Kamińskiego, a prócz nich na pierwsze zgrupowanie zaprosił Marcina Kowalczyka i Łukasza Szukałę. No a wiemy, jak później się potoczyły sprawy i wiemy, jaką później rolę w kadrze Nawałki Kamil Glik odgrywał. Nawet Paulo Souza w swoim pierwszym meczu zdecydował się na wystawienie Michała Helika, a Kamil Glik siedział na ławce rezerwowych, dopiero pojawił się na boisku w trakcie spotkania z Węgrami, no ale z czasem i portugalski selekcjoner, już od drugiego meczu portugalski selekcjoner uznał, że w jego systemie Kamil Glik musi być liderem naszej defensywy.
Oczywiście możemy sobie też pogdybać na temat tego, jak wyglądałyby Mistrzostwa Świata w Rosji, gdyby wcześniej Kamil Glik nie odniósł kontuzji w Arłamowie, no ale chyba już też mniejsza z tym. Ja muszę powiedzieć, że pracowałem przy tej kadrze w trakcie tego turnieju i już imponujące było samo to, jak wielką pracę Kamil Glik wykonał, żeby w ogóle w Rosji się w jakimś stopniu zaprezentować. Zajmijmy się może faktami, a fakty są takie, że Glik rozegrał kapitalne Euro 2016, z bardzo dobrej strony pokazał się przeciwko reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. Do tego rozegrał też 3 bardzo udane kampanie w roli lidera naszej defensywy, gdy walczyliśmy o awans na wielkie turnieje. I tak wiem, że w takich rankingach zawsze łatwiej docenia się piłkarzy ofensywnych, ale takiego wkładu w dorobek reprezentacji Polski naprawdę nie dało się pominąć i myślę, że choć może nie wszyscy się zgodzą, że to miejsce dla podium dla Kamila Glika jest zdecydowanie zasłużone. Zastanawiałem się nawet, czy nie dać Glika jeszcze wyżej, czyli na miejsce drugie, no ale doszedłem do wniosku, że Jakub Błaszczykowski to jednak Jakub Błaszczykowski, czyli wieloletni kapitan kadry, a także jej motor napędowy. Pod względem liczby występów w narodowych barwach lepszy jest tylko Robert Lewandowski, no a trzeba pamiętać, że Jakub Błaszczykowski często wypadał z reprezentacji z powodów zdrowotnych, a mimo to tak świetny wynik wykręcił. Tak samo wypada podkreślać to, że Jakub Błaszczykowski znajduje się wśród 10 najskuteczniejszych piłkarzy w historii naszej drużyny narodowej. Do spółki z Ernestem Wilimowskim zajmuje miejsce 9, a to moim zdaniem jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Oczywiście trzeba podkreślać to, że mogło być jeszcze lepiej. W reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski zadebiutował już za kadencji Pawła Janasa, no ale do kadry na Mundiale w 2006 roku się nie załapał. Jak już wspominałem, z udziału w Euro 2008 wykluczyła go kontuzja, a źle Kuba powinien wspominać też Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku, gdzie zagrał 45 minut w pierwszym meczu z Senegalem, a później nastał się przy linii bocznej w spotkaniu z Japonią, kiedy jeszcze chciał wejść na boisko, co, jak pamiętamy, ostatecznie się nie udało. Na Mistrzostwa Europy rozgrywane w tym roku już się nie załapał, tak więc pomijając te wszystkie turnieje, o których przed chwilą wspomniałem, zostaje nam kapitalne Euro 2016 w jego wykonaniu, a także Euro 2012, po którym chyba nie zasłużył na aż tak dużą krytykę jak koledzy z reprezentacji, bowiem no, 2 gole wypracował i na boisku potrafił pokazać się z całkiem niezłej strony. Celowo podkreśliłem to, że na boisku, no bo potem wiadomo, że potem była ta cała afera z biletami, co też do Kuby trochę przylgnęło. Nie możemy też, rzecz jasna, zapominać o wielu meczach poza wielkimi turniejami, w których Kuba był kluczową postacią kadry. Z reprezentacją żegna się raczej nieadekwatnie do tego, jak znaczącą postacią w niej był, oględnie mówiąc, nie do końca chcąc zaakceptować to, że jego czas już minął, ale to chyba trochę silniejsze od niego. To, czyli ta nieustanna chęć brania się za bary z całym światem i udowadniania mu czegoś. Oczywiście teraz trudno zakładać, że po zerwaniu więzadeł Kuba wróci na coś więcej niż mecz pożegnalny. Już przed tą kontuzją inny scenariusz wydawał się bardzo mało prawdopodobny, ale tak czy siak Kuba to po prostu kawał historii polskiej piłki. No i dobrnęliśmy do końca tego zestawienia, ale szczerze mówiąc, numer 1 tego rankingu jest tak oczywisty, że nawet nie wypada tego zbyt szeroko omawiać. Oczywiście w teorii jest możliwy taki scenariusz, że najlepszy polski piłkarz w historii, uwzględniając to też piłkę klubową, wcale nie jest tym, który spośród piłkarzy urodzonych w latach 80. wniósł do kadry najwięcej, ale jest to tak karkołomne, że po prostu lepiej się w to nie pchać. Po prostu cieszmy się, że żyjemy w czasach Roberta Lewandowskiego i uważnie śledźmy jego poczynania po to, by potem dość dokładnie opowiedzieć o nich swoim wnukom. Jak tak sobie popatrzymy na cały ten ranking, no to możemy mieć pewne wątpliwości co do jakości piłkarzy urodzonych w latach 80., którzy grali w reprezentacji Polski, ale generacja ta zawsze będzie wyjątkowa właśnie ze względu na Lewego.